Witajcie w stolicy! Tutaj w Pokémon Shield! Zbliżamy się do Wyndonu, miejsca, w którym jest główny stadion regionu Galar i gdzie właśnie będziemy mieli możliwość stoczenia tych ostatnich walk przedfinałowych oraz wielkiej walki z czempionem prawdopodobnie. No oczywiście Wyndon to można się domyślać, że bazuje troszeczkę na Londynie. Co prawda Big Bena już mieliśmy, raczej go tutaj nie będzie, ale jednak jest. Okej, z tyłu jednak jest wieża zegarowa. Ale to prawdopodobnie największe miasto w całej grze. Mają nawet taki diabelski młyn, czy co to było. I stadion, który wygląda jak wielki, ogromny kwiat. W porządku, Wyndon City! To jest miejsce, w którym zostanę legendą! W końcu! Zrozumiałeś, kolego? W końcu to ja zostanę nowym czempionem regionu Galar! Dokładnie tak! Wyruszam natychmiast do stadionu Wyndon! Nie marnuj zbyt wiele czasu, Gloria! Sama też powinnaś tam ruszyć. Najpierw chcę się rozejrzeć po mieście, bo jest tu wiele rzeczy, które mi się bardzo podobają. Spójrzcie nawet na to! Szkoda, że kamera taki kąt przybrała. Tutaj mamy Corviknighta i wszystkie inne, no jego poprzednie wersje, jego preewolucje. Prawie jakby to byłby legendarny Pokémon tego regionu. Świetne te statuły, to mi się bardzo podoba. Ale dlaczego lód tutaj jest? Nie wiem, ale bardzo ładne miejsce. Taka fontanna to jest nawet trochę, co nie? No prawie, ma takie małe źródełka na bokach. Mam wrażenie, że mój Pokémon zawsze się śmieje, gdy robię z nim zdjęcia. No ten Pokémon to szczególnie zawsze się śmieje i... O nie. O nie, tu jest Mr. Mangalarski. Oh shit. Imię tego Mr. Maina to Marcel. Jest niesamowity. Marcel? Niech będzie Marcel. Albo Marcel. Zależnie jak to wypowiadać. Robi tyle zdjęć, ile tylko mogę. Są jak małe... No, zamarznięcia czasu, co nie? Takie ułamki, kryształy czasu, no. No, kawałeczki, które można sobie zachować jako pamiątkę. To chyba to miałem na myśli. Chwile, momenty, widoki. Małe okienka do przeszłości. Trenerzy Pokémonów są naprawdę niesamowici. No bo przecież mogą ze sobą konkurować na światowej scenie. Z łatwością mogę powiedzieć, że Leon naprawdę kocha walkę. Wystarczy spojrzeć na jego uśmiech. No, tu jest sporo osób, które ma coś do powiedzenia. Gdy siedzisz, to w końcu musisz też wstanąć, co nie? I dokładnie tak samo jasne jest, że wcześniej lub później ktoś cię pokona. A gdy się to stanie, to też znowu staniesz na nogi. Ach, że... Tak, jak pewne jest to, że gdy siedzisz, to również później wstaniesz. To, że jak się potkniesz i przegrasz walkę, to i tak jasne jest, że kiedyś też z tego powstaniesz. Ciekawa metafora. Chociaż... nie wiem, czy całkiem można to akurat nazwać w tym przypadku, w ten sposób. Gdy trener, któremu kibicuję, przegra, to naprawdę mnie przebija. Tak to, tak gdybym ja był tym, który przegrał. Nawet jeżeli mecz sam w sobie nie ma ze mną nic wspólnego, to chyba właśnie oznacza, że jest się kibicem, że się kogoś wspiera. No, pewien rodzaj empatii.
Może też trochę fanatyzmu, nie wiem, ale to nie jest takie złe, wczuć się w coś, komuś kibicować chce się, żeby on wygrał, no, to jasne, że jak emocjonalnie się do tego przywiążesz, to tobie to też nie poprawi humoru, jeżeli ten, któremu kibicujesz, przegra. To musi być bardzo miłe być czyimś kibicem. Nie jest tak trudne, nie jest to łatwe być, zadedykować siebie jakiemuś obcemu. Okej, to mamy teraz tutaj możliwość wejścia w różne ulice. Czyli rzeczywiście jednak w tej grze jest miasto takiego rodzaju. Już się bałem, że właśnie czegoś takiego nie spotkamy. W piątej i szóstej generacji właśnie, nawet jeżeli w piątą nie grałem, to przynajmniej to miasto widziałem. Podobało mi się, jak miasto było ogromne i też Illuminous City w Pokémon X i Y w szóstej generacji też było zajebiste, z tym, takie ogromne, z tymi pobocznymi uliczkami i tak dalej. Och, to jest świetne. Fajnie, że tutaj właśnie też coś takiego zrobili, bo naprawdę by mi czegoś brakowało, gdyby akurat w tym regionie, który bazuje na Anglii, nie było miasta, które przypomina Londyn, prawda? Wcześniej myślałem, że właśnie to pierwsze miasto, w którym byliśmy, to nie było Hammerlock, tylko Motostoke, co nie? Myślałem, że właśnie Motostoke będzie takim miastem, takim rodzajem miasta, ale no, pod koniec wyszło, że nie. To dobrze, że przynajmniej pod koniec mamy takie wielkie, finalne miasto. Chociaż gdyby było gdzieś w połowie, gdyby to nie była ostatnia lokacja, do której przechodzimy, tylko lokacja, do której przechodzimy, no później jakoś. Wcześniej jakoś, że na przykład drugie albo trzecie miasto, do którego przechodzimy i później zawsze byśmy do niego wracali, to by mi się o wiele bardziej podobało, muszę przyznać. Dlaczego nie ma tutaj drogi przejścia dla mnie? Co to ma znaczyć? Jak ja się ostanę tego Pokébola? Nie mam pojęcia. Jestem ślepy. Zobaczmy, co tutaj ludzie w parku robią. Bijecie się? Raihan lubi używać burzy piaskowej na początek swojej walki. Użyje siły tej szybkości Pokémonów, żeby pokonać Pokémony, które próbują zmienić pogodę. Wow, strategiczni mistrzowie już tutaj w takim wieku. Ruchy, które mogą być, mogą się nauczyć tylko szczególne Pokémony, są nazwane ultimatywnymi ruchami. Chcesz nauczyć jednego z twoich Pokémonów takiego ruchu? Okej. Który Pokémon ma się nauczyć mojego ruchu? A który Pokémon może? Okej. Nie próbujcie sobie tutaj spoilerować, jakie Pokémony złapałem. O, patrzcie. Startery mogą się nauczyć tych... Mogą się nauczyć tych ataków. No to powiedziałbym, że Majima. Dlaczego nie ma Majimy w drużynie? Jakiego ruchu ma zapomnieć, a jakiego ma się nauczyć? Frenzy Plant. No to może się nauczyć, zapomnieć prawie każdego innego. Możemy pozbyć się... Drum Beating? Drum Beating jest przecież fajnym atakiem. Czy Leaf Storm? Uj. Pozbądźmy się Magical Leaf. Mam wtedy co prawda znacznie mniej ataków, pozbywam się 20 ataków, a nie 15, ani 12. Ale przynajmniej silne ataki. A raczej Majimą nie będę spamił aż tyle ataków, że jakoś nam zabraknie. Mam przynajmniej nadzieję. Ośmiewająca, powalająca, destruktywna siła będzie kluczem do zwycięstwa przy tych atakach. Rozumiem. Mały trochę ten publiczny park. Ale to zawsze można się cieszyć, że jest. No i teraz jeszcze do każdego domu mógłbym wchodzić, co nie? O, czy chcemy to naprawdę zrobić? O, chyba chcemy to zrobić. Co ty mi... On mi prawie wydubał oczy. Co to miało być? To musi być trochę ciężkie. Że wszyscy mogą zobaczyć, gdy wygrywasz albo przegrywasz. Ale jest też to dobra okazja, żeby zrozumieć, kim
jesteś i jak bardzo silna jesteś. No, masz trochę w tym racji. I tutaj jest stadion. No to nie jest ostatni raz, że tutaj w tym mieście będziemy. Więc możemy jeszcze trochę się rozejrzeć. Wow, Tamiza. Jesteśmy przy Tamizie, ludzie. To wygląda świetnie. Lubię takie miejsca. Lubię takie miejsca tutaj, gdzie można sobie przechodzić nad rzeką. Przy rzece, wzdłuż rzeki. Takie, jak to się nazywa, promenady? Nie jestem do końca pewny. Takie przy rzece. I w realu, i w grach lubię takie rzeczy. Pamiętam właśnie, że w Sotenbori, w Yakuzie jest takie miejsce, które bardzo, bardzo mnie powala swoją pięknością. I to tutaj... O, dochodzi do tego, podchodzi pod to. Mogę tutaj sobie usiąść. O, tutaj zaczniemy kiedyś odcinek. Oj, na górze jeszcze ta kolejka na szynach. Czy możemy się nią przejechać? Ja chyba... Czy ona nie jest to, czym normalnie też jeździmy? Po całym kraju? Czym się też dostaliśmy tutaj? Czy może to taka własna wersja, która przy mieście jest? Oj, tam jeszcze jakaś ogromna wieża. Wygląda jak ten jeden Pokémon, którego miał Raikant, ten metalowy smog. Tam, na prawo. Za diabelskim młynem. Mosty łączą dwie rzeczy, dwa brzegi ze sobą. Więc można powiedzieć, że są symbolem przyjaźni. Mosty są symbolem przyjaźni, no... Bardzo poetyczne to wszystko jest. A patrzcie, tutaj taksówka. Taksówka Corviknightowa. To właśnie tym zawsze mogliśmy się między miastami przetransportowywać, przechodzić. Co było widać właśnie w ekranie ładowania. Jak gdzieś podróżowaliśmy sobie. Fajnie, że tutaj widać to też w stolicy jako... Widać to wszystko osobiście. Że tutaj sobie stoją, robią przerwy i tak dalej, mają parkingi i takie rzeczy. Parkingi dla Pokémonów. No bo takiego Mudsdale'a tutaj też można sobie po prostu jako konia używać. Muszę to Mudsdale'owi przyznać. Nigdy nie widziałem, żeby uginały mu się nogi, obojętnie ile osób na nim jeździ. Naraz, że nie ugina się pod ciężarem takim. A to co? Co my tutaj mamy? Gdzie chcesz się dostać? Do stadionu Wyndon albo do Monorail Station? Czyli do tej kolejki na szynach? Gdzie jest Monorail Station? Czyli po prostu to są takie windy, które nam pozwalają tutaj sobie podróżować między różnymi istotnymi miejscami w mieście? Fajna rzecz, ale mnie interesuje teraz ta budka telefoniczna. Chciałbym wejść do niej i z niej korzystać. Jestem wielkim fanem budek telefonicznych. Szkoda, że już prawie nigdzie takich nie widać u nas. Świetnie, takie typowo brytyjskie. Mniam, mniam, pięknie. Mogę zmienić pracę, a nawet miejsce zamieszkania. Ale nigdy nie zmienię mojego ulubionego uczestnika wezwania i mojego ulubionego Pokémona. No to trochę takie oparte nastawienie, ale ja też nigdy nie zmieniam tego, że... No... Eevee jest moim ulubionym Pokémonem i jego ewolucję. Wątpię, żeby się to kiedyś zmieniło, chociaż wiele Pokémonów podchodzi pod to. Nie zamykam się na nowe Pokémony. Wiele nowych Pokémonów szybko trafia do moich najbardziej lubianych, bo jest po prostu wiele zajebistych, które zawsze dochodzą w każdej generacji. Gdy widzę naprawdę niesamowitą walkę, to napełnia moje całe ciało energią. Mam cały szacunek do świata trenerów, które mogą sprawić, że mecze, że walki są właśnie takie. Pokémony, które pracują w hotelach i Pokémony, które biorą udział w walkach, wszystkie mają ten ostry wzrok, spojrzenie? No okej, wybaczcie ludzie, że w tym odcinku tak sobie bardzo zwiedzamy i tutaj wszędzie chodzimy, ale to jest piękne miasto, chcę się temu przyjrzeć.
I naprawdę jest jeszcze bardziej wielkie niż myślałem. Myślałem, że nie podejdzie pod wielkość miasta z XY, a jednak... Wiem, że moja żona narzeka, ale... tak naprawdę uwielbia podróżować z jej Pokemonem. Przybyłam do regionu Galar na moim Braviary. Zamiast używać mojego prywatnego samolotu. Ale muszę przyznać, że to było trochę męczące. A, do ciebie powinienem najpierw zagadać, a on na to odpowiedział. Ten hotel zajebiście wygląda. Spójrzcie na te obrazy. To najlepsze jest to, że to są rzeczywiście miejsca, w których byliśmy. W złotej ramce nasze miasto, z którego pochodzimy, gdzie zaczynaliśmy grę. A tutaj Motostok. Ten dywan i... Oh. Samo patrzenie na to i to dobranie kolorów. Uwielbiam to, świetnie. Takie nieletnie, tylko jesienne kolory. Bardzo jestem fanem jesiennych kolorów, musicie wiedzieć. Cudownie. Klimat trochę pierwszego Harry'ego Pottera filmu. Tam była też właśnie podobna paleta kolorów. Spójrzcie tylko na to. Już tutaj ten mały kącik spełnia mi życzenia. Trochę jak w Luigi's Mansion jednak. Co to za kryształy na żyrandolu? Naprawdę się postarali, żeby wszystko wyglądało tutaj strasznie bogato. Zostałam zaproszona przez Makrokosmos, żeby zobaczyć walki. Nie mecze, tylko walki. Gwiazda oglądająca walki to z pewnością coś, co każdego zainteresuje. Czy tam, że walki interesują każdego? Chciałem tutaj usiąść na jednym z tych foteli, albo na tej kanapie, na tej sofie. I tutaj widzimy, że rzeczywiście... że rzeczywiście nasz Pokémon z mieczem i tarczą jest... też po części symbolem tego regionu. No bo Pokémon Sword i Shield, nie? Tutaj w Galar to zawsze bardzo ważne. Ale mimo, że to jest Pokémon, który nie pochodzi z tego regionu, to i tak tutaj występuje i sobie go przywłaszczyli. Żeby tutaj właśnie był jako... No przynajmniej w tym hotelu, jako ozdoby, jako znaki. To będzie pewnie nasz hotel, prawda? Witaj w Rose of the Roundlands. Jesteśmy dumą... jesteśmy dumni móc zaoferować 5-gwiazdkowy serwis. Tym, którzy podróżują tutaj z całego świata. Czyli w tej chwili jeszcze nie mamy nic do powiedzenia tutaj. Czy jest w ogóle winda na górę, czy coś takiego, czy akurat w tym hotelu tego nie ma? Nie, w tym hotelu zrobili po prostu salę ładną wyjściową. Nie, można to można w końcu, czy nie? Chyba nie można, albo później dopiero to zostanie odblokowane. Tutaj też nie mogę wejść, ale naprawdę jestem pod wrażeniem tego. To... Nie chodzi już nawet o te rzeczy tutaj ze złota, te bogate wszystkie szajski. To tego nie musiałoby nawet być. Ale reszta rzeczy. Jeżeli chodzi o dobranie koloru, architekturę, nawet ten dzbanek z kwiatem. To wszystko świetnie wygląda. Ale chyba powinniśmy zabrać się w końcu do Pokémon Center. Bo jakoś długo się tam... tam długo nie zaglądaliśmy. Trochę jesteśmy przebici. Czy to nie ogromny diabelski młyn? Jest znany pod imieniem... Huraganem Galar. Huragan Galar. No. Wczoraj tutaj u nas był wielki huragan. Czy może to nawet był tajfun, czy co? Nie odróżniam ich. Nie odróżniam tych wszystkich silnych wiatrów z nazwy. O, mają tutaj też sklepy. Mają tu jeszcze sklepy i oczywiście mają też fryzjera. Zajrzymy tutaj później. No i kawiarnia też. Ta ulica rzeczywiście wygląda jak w XY w Luminous City. Dzień dobry, chciałbym napić się kawy. Albo powalczymy, to też mogę z tobą powalczyć, to też dobry pomysł. Coffee Master Richard.
a nawet podwójne walki. All Creamy i ten drugi. My mamy Kaoru i Matildę. Zobaczymy, czy sobie poradzimy. Kaoru, ty jesteś szybka, więc możesz spróbować rozwalić tutaj któregoś i ty masz jeszcze bardzo dużo, więc... No i tak jesteśmy szybsi. Swoją drogą, wybaczcie ludzie, że teraz przez kilka tygodni, przez 3 tygodnie nie było żadnego odcinka z Pokémonów i też niektóre inne serie jak Mario Sunshine zostały zaniedbane. Niestety miałem teraz w prawdziwym życiu, w realu trochę urwania głowy, że tylko zająłem się tymi seriami, które aktualnie też grałem, czyli Fire Emblem i Kingdom Hearts 3 Remind. Do tego miałem kilka odcinków nagranych i je przesyłałem, a gdy się skończyły, to niestety to 4 dni teraz nie było chyba filmów i to będzie pierwszy, który się pojawił. Mam teraz chwilę, żeby sobie tutaj posiedzieć i nagrać kilka odcinków z Pokémonów i od następnego tygodnia powinno wszystko wrócić do normy, bo wtedy będę miał ogólnie już więcej czasu znowu. Ale macie tutaj znowu przynajmniej trochę Pokémonów. To była naprawdę walka, która zasługuje na elegancką filiżankę herbaty Rozaradę. Proszę. A nie, że on mówił chyba coś innego. On mówił coś bardziej w stylu, że walka godna tej pięknej herbaty Rozaradę. No nieźle, czy to jest Battle Coffee? Tyle osób w tym mieście. Zgubiłabym się, ale na szczęście jest latająca taksówka. Nawet jeśli się zgubisz, to zabawnie jest dostać się do swojego celu, używając mapy miasta. I to jest rzeczywiście prawda. Wychowywałem się w dużym mieście, sam, w Koszalinie, jeżeli ktoś kojarzy Koszalin. To było już duże miasto, czyli no, całe życie tam w dużym mieście i tam jak się zgubisz w jakiejś nowej ulicy, jesteś w nowym miejscu, to właśnie fajnie było się też odnaleźć. I teraz jak zawsze jak jadę do jakiegoś nowego miasta, to bardzo lubię duże miasta. Teraz gdy mieszkam tutaj w Niemczech, też zwiedzać. Tym bardziej, że mieszkam tu w Niemczech już kurczę 10 lat, a przez większość czasu nie mieszkałem w dużym mieście, tylko na jakichś wiochach albo na bardzo małym mieście. I dlatego zawsze gdy jestem w jakimś dużym mieście, to jest dla mnie coś pięknego. Naprawdę wielka odmiana i zawsze przyjemnie się zwiedza duże miasta. Nie wiem jak tam u was. Palpitoad, już za dużo jadłeś. Czy wszystko w porządku? No, to nie jest śmietnik, prawda? Czekaj, czy to jest śmietnik? Czy zlew bardziej? To jest chyba zlew, co nie? Może powinnam pójść i wziąć udział w kilku walkach rajdowych w dziczy, zanim walki się zaczną. Trenuję tak, że mógł... Że też będę mógł stawać się większy i pomóc w pokonaniu Dynamaxowych Pokémonów? Ty się nie zwiększysz do wielkości Dynamaxingu i trening ci też nie pomoże przy wzroście, no przy wysokości. Mogę robić prace, które Pokémony nie mogą wykonywać, na przykład, nie wiem... Ale z pewnością jest coś, co mógłbym zrobić, czego one nie mogą. Co powiesz na to, doktorze Watson? Cóż, widzisz? Wszystko zależy od tego... Całkowicie polegamy na Pokémonach, które przychodzą do naszego hotelu, żeby wykonywać pracę Pokémonową. Czy to nie jest ten sam model postaci tutaj, co ten detektyw, którego spotkaliśmy w hotelu? W Chichester? Chyba tak, he? No to jeszcze bardziej pasuje, że tutaj mamy Watsona, który z nim sobie gada. Ale dobra, teraz rzeczywiście... O, te ogromne ekrany. To już bardziej ma klimat Tokio. Spójrzcie tu na niego. Spójrzcie tylko na te Pokémony. O, świetnie to wygląda. Fajne mieli pomysły z tym miejscem. Z tym miastem. Jeżeli kiedyś miałyby się pojawić jeszcze Pokémony, które będą się działy w Japonii, tak jak pierwsze 4 generacje, Kanto, Johto, Hoenn i Sinnoh,
te regiony, które bazowały też właśnie na japońskich regionach, to przyjemnie by było, gdyby tam mieli właśnie też takie bardzo, bardzo miasto jak Tokio, nie? Gdyby mieli miasto w stylu Tokio. Co ty chcesz mi teraz jeszcze powiedzieć, Joy? Przy okazji... Możesz mieć okazję zobaczyć rzadkiego Pokemona w stadionie Wedgehurst. Ano tak, to ma coś wspólnego z nadchodzącym DLC do Pokémon Sword i Shield. Do pierwszego z dwóch DLC, gdzie będziemy mieli nowy region. Nowa forma Galar. Jeden Pokémon z pierwszej generacji dostał nową formę Galar. I właśnie jego możemy spotkać, jak wrócimy do naszego domu, do naszej... naszej wioski, z której pochodzimy. No, zobaczymy, kiedy to zrobimy jeszcze. Zobaczymy. Na razie skupmy się na naszym głównym queście tutaj. I dobra, myślę, że na dzisiaj zwiedziliśmy już bardzo dokładnie to miejsce. Moglibyśmy jeszcze tutaj trochę popatrzeć, czy mają jeszcze jakieś fajne sklepy i tak dalej. Myślę, że jeszcze rozejrzymy się po mieście, po Wyndonie. W te zakamarki, w które nie zaglądaliśmy do tej pory, może nawet mieszkania i tak dalej. Ale do tej pory poświęciliśmy temu już wystarczająco dużo, jak na jeden odcinek. Dlatego też wejdę tylko jeszcze tutaj do tej stacji na początku, tutaj na boku. Nie na boku, tylko po środku. Bo to jest chyba właśnie stacja kolejowa, co nie? Dlaczego tu nie mogliśmy dojechać? Wow, to jest dopiero dworzec. No i wygląda całkiem ładnie. Pewnie stąd będziemy musieli wyjechać później do DLC. Chcę zrobić wycieczkę dookoła całego regionu Galar. A od czego lepiej zacząć niż od... diabelskiego młyna? Diabelski młyn? Ale boję się wysokości. No, to jest strach, nad którym z pewnością możesz w niektórych sytuacjach zapanować. Wyndon jest całkiem ogromny, więc może być całkiem przytłaczające odnaleźć drogę tam, gdzie chcesz. Lepiej używać monorail albo... czyli tej kolejki na szynach, albo... no, tych taksówek, co nie? Co tutaj sprzedajecie? Ach, pierwszy raz zgadam z takim gościem, od kiedy byliśmy w Hammerlock. Możemy teraz kupić tyle masywnie dużo rzeczy. O, mam też dużo pieniędzy nawet. Mógł kupić 103 Ultra Bole. Myślę, że jednak, że 30 będzie mi starczyło, będę miał wtedy 42. Ale jeżeli chodzi o inne rzeczy, to tutaj może Max Potion kupi jeszcze 5. Hyper Potion nie muszę nic kupować. Ale jeżeli chodzi o revive'y, to może 2 bym sobie dokupił. Repelów nie ma potrzeby kupować, a tych innych rzeczy mam jeszcze wystarczająco dużo. Więc chyba możemy się uspokoić z tym. Chyba nie musimy wiele kupować. Mamy jeszcze sporo Pokeboli i Great Boli. No, będziemy teraz chyba tylko kupowali Hyperbole, co nie? O, spójrzcie na niego. Stoi na warcie, bo nikogo nie ma w drugim okienku. To moglibyśmy się przedostać do innych miejsc. Nie musimy korzystać z taksówki, możemy też pojechać tym. Do tej pory tylko 2 razy w grze musieliśmy tym się poruszać. Niektóre Pokemony, niektóre rodzaje Pokemonów kochają jeździć kolejką na szynach. Czasem mogą sprawiać całkiem zabawne kłopoty. Zabawne kłopoty, powiadasz? Jak wygląda taki zabawny kłopot, he? A gdzie się dostanę tym? A, no tak. To jest ta rura, ta winda tak jakby. Dzięki której możemy się wydostać tutaj na różne... do różnych miejsc w mieście, to przed chwilą mieliśmy. Macie nawet autobus? Dlaczego one nie jeżdżą po ulicach? Więc polegając na tym, nie możesz dostać się do wieży Rose'a, jeżeli nie użyjesz kolejki na szynach. A nie, to nie autobus, to ta kolejka, którą widzieliśmy, czyli jednak bzdurę gadałem. Jednak bzdurę gadałem, o nie.
Myślałem, że mogę coś u ciebie kupić, dlatego nawet nie tłumaczyłem, co on gada. Ale dobra, nie ma tutaj już wiele więcej ciekawych rzeczy. On mówi coś tam, że lubi jeść przed meczami albo coś. Co mówiłeś? Czekaj. Co? Moje Pokémony kochają muzykę bardziej niż wszystko, cokolwiek innego. Gdy słyszą cokolwiek z mocnym beatem, nie mogą utrzymać się bez ruchu. Czyli muszą po prostu tańczyć. Taneczne Pokémony. Okej. No dobra. Czyli teraz rzeczywiście możemy już wyruszyć do stadionu. To będzie wielka zabawa. Czekają nas teraz jeszcze wielkie... eliminacje. Ćwierćfinał, półfinał i takie tam rzeczy. Ja się nadal zastanawiam, jak tu przejść. Co jest twoją tajemnicą? Co jest twoją tajemnicą, że nie mogę tędy przejść? O, mam iść dookoła. No dobra. No przynajmniej się opłacało, nie? Defensywa się zwiększa, to mogę dać Majimie, chociaż... On ma już odpowiedni item. Może jakiś inny roślinny Pokémon. Leafeon może coś dostać. Jeżeli się teraz tak na to popatrzy, to miasto nie jest jednak aż tak ogromne, bo nie ma aż tyle pobocznych zakamarków, ale jednak z drugiej strony... Nie, jest naprawdę ogromne, jednak nie ma tutaj tyle pobocznych ulic, które można by wejść, ale same w sobie jest ogromne. Przekraczam most z oczekiwaniem na tą wspaniałą walkę, którą zobaczę później. Już samo to sprawia, że się ekscytuję. Zobaczyć te wszystkie świetne walki. Możemy po prostu pójść do stadionu, ale... No nie, my jako widzowie po prostu możemy pójść do stadionu. Ale uczestnicy wyzwania, oni muszą wygrać, zwyciężyć, żeby osiągnąć ten cel. No tylko, że oni walczą, żebyście wy się mogli tu cieszyć. Ten Growlite jest uroczy. Growlite! Wyścig do stadionu! O, ja bym chciał brać udział w tym. Lubi wyścigi. Zastanawiam się, ile domów mogłoby się zmieścić w stadionie Wyndon. Co powie na to babcia? Nigdy nie wiesz, jaka pogoda jest, dopóki nie wstaniesz. I tak samo nigdy nie wiesz, kto wygra, dopóki to się nie skończy. Wow. Mądrości babci. To są największe mądrości. Kantonianinie i Galaryńczycy oboje lubią lubią czekać w liniach, w kolejkach. Każdy na świecie ogląda ten sam mecz. To oznacza, że każdy na świecie może rozmawiać ze sobą o tym samym meczu. Wspaniałe mecze są... No, zawsze są zapamiętywane przez publiczność. Co można tutaj ponakupywać? Zdobyć swoje oficjalne gadżety? Tutaj! Mamy również karty ligowe. Nie gadżety, tylko no, artykuły fanowskie, tak? Okej, okay. Czyli tylko dla innych może, tylko inni mogą tutaj sobie coś kupić. Ha. Dzisiejsza pogoda jest idealna na mecz. Tak myślę. Tutaj też mają Poké Center, czyli nie musiałem tam iść wcale. Przybyłam tutaj, żeby spojrzeć na rzadkie karty ligowe, ale wszystkie się wyprzedały. Ja też chciałbym jakieś rzadkie karty ligowe. Co wy tutaj robicie, Team Yell? Tym razem nie będziemy sprawiali kłopotów, przecież... sami chcemy zobaczyć te walki. Takie? Powiedzmy, że mam wierzę. Pokażemy ci całą potęgę Teamu Yell. Tym, że nic nie robicie, no nieźle. Chyba myślę, że głównym powodem, dlaczego uważamy, że jedzenie w restauracji jest tak bardzo lepsze od normalnego jedzenia w domu,
jest to, że to wszystko jest dla nas takie nowe, takie inne, świeże. Możliwe? Mówi, że lubi kogoś, z kim można się dobrze bawić, nawet gdy jedzą dziwne jedzenia. No, ocenię ludzi po jedzeniu, nie? To też dobre. Pierwsze słyszę o takim czymś. Jeszcze nie pójdę do stadionu. Chcę wejść tam dopiero kiedyś jako uczestnik wyzwania. Okej. To zanim my tam jeszcze wejdziemy, chciałbym zobaczyć sobie tu karty ligowe. Albo wiecie co, karty ligowe zobaczymy sobie w następnym odcinku. To możemy teraz wejść do stadionu. Szkoda, że tutaj na boki nie możemy wejść. To takie smutne. Takie schody fajne i wygląda, jakby fajnie można było się tam rozejrzeć, ale nie. Oczywiście, że nie. No to jest niezłe. Co to za osoby, które są tutaj na górze? Czy to uczestnicy tego wyzwania, czy może uczestnicy sprzed roku? Ci, z którymi musimy się zmierzyć, czy może ci, którzy... To może czempioni, którzy już sobie wygrali walki, czy coś? No, nieźle, muszę przyznać, nieźle. Ten tutaj z ewolucją Skorbani, może być przecież młodym Leonem, prawda? Ma takie przeczucie nagle. To recepcja! Okazało się, że byłem pierwszym, który zarejestrował się do Pucharu Czempiona. Innymi słowy, jestem numerem 1. Więc zwycięstwo to już mam prawie w zasięgu ręki. To jest dobry znak. No niech ci będzie. Gloria, czy tak? Obserwowaliśmy twoje walki, twoje... to jak się wykazałaś podczas wyzwania arenowego. To tylko formalność oczywiście, ale musimy sprawdzić, czy masz wszystkie odznaki, jeśli możesz. Gdy będziesz gotowa do walki, to na naszej wielkiej scenie, na naszej największej scenie. Ja jestem gotowy i przygotowany i ogólnie do walki, naszej największej walki na największej scenie ze wszystkich. Ale wygląda na to, że Beat nie mógł tutaj dotrzeć. Ciężka sprawa. Jakoś nie myślałem, że tak po prostu zaakceptuje bycie zdyskwalifikowanym. Nie uważasz? No rzeczywiście trochę dziwne, że Beat po prostu zaakceptował to, że go wydyskwalifikowali, chyba to jest odpowiednie słowo. Zdyskwalifikowali. Że go tutaj nie ma i nic nie knuje. Ale wątpię, że to był ostatni raz, że go spotkaliśmy. Coś jeszcze się z nim stanie. Wydaje mi się więc, że jest jak jest. Dalej, Gloria. Powinniśmy wyruszyć do szatni. Do przebieralni. Uwaga, uwaga! Uczestnicy wyzwania arenowego, którzy przezwyciężyli to wyzwanie. Ćwierćfinał się zaczyna. Niedługo. Proszę, wyruszcie do stadionu, gdy będziecie gotowi. Ale to oczywiście zrobimy w następnym odcinku. Fajnie, że mamy tutaj taką przebieralnię, to jest całkiem fajna sprawa. I tutaj będziemy mogli zobaczyć, kto będzie z kim walczył. Gdybyśmy mogli tylko czytać te białe, puste pola. Ale dobra, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie, ludzie. Cześć.